ocknął się i od razu otworzył oczy. Jednak nie zmieniło to nic w jego percepcji. Dalej ogarniała go nieprzenikniona ciemność. Skronie pulsowały, jakby ktoś zaciskał na nich potężne imadło, a z każdym nerwowym mrugnięciem oczu wydawało mu się, że pod powieki nasypano mu szklanych okruchów. Nie wiedział, gdzie jest ani jak się tu znalazł. Leżał skulony na boku w jakimś ciasnym pomieszczeniu pachnącym stęchlizną i pleśnią. Czuł, że z każdą sekundą ogarnia go coraz większe przerażenie. Zaczął panicznie się miotać, obijając dłońmi i stopami o chłodne betonowe ściany. Kurwa! Gdzie jestem? Halo? Kurwa, halo? Głos mu się łamał, a strach zaciskał krtań. Czuł, że zaraz zwymiotuje. Po kilku chwilach zdołał przekręcić się na brzuch i przyjąć pozycję na czworakach, wciąż ciężko dysząc. Nie wytrzymał. Ledwo rozchylił usta, cały jego przewód pokarmowy jak na komendę otworzył się, a strzewi chlusnęło wszystko, co w sobie miał. Pomogło. Mimo że dalej czuł się nie za dobrze, to przynajmniej imadło na jego głowie jakby zelżało. Gdzie ja jestem? Pomyślał, kładąc dłonie na ścianie przed sobą i badając ją kawałek po kawałku. Jego oczy przyzwyczajały się już do panującego w pomieszczeniu mroku. Po szybkich oględzinach okazało się, że jest w jakiejś celi albo innej ciasnej klitce. Gdy palce natrafiły na coś metalowego, oddzielonego niewielką szczeliną od twardej ściany, poczuł, jak serce zabiło mu mocniej. Drzwi. Znalazł drzwi. Szybko przesunął dłonią w górę, po jak mu się wydawało mocno chropowatej od rdzy strukturze w poszukiwaniu klamki. Jednak tej tam nie było. Kurwa! Halo! Ktoś tam jest? Halo, pomocy! Krzyczał, waląc w nie raz po raz. Jednak oprócz stłumionego echa i eksplozji bólu w głowie, nie przyniosło to żadnego efektu. Osunął się na ziemię i załkał z bezsilności. Próbując dodać sobie otuchy, objął się szczelnie ramionami. Gdzie ja jestem? Leżał niemal w całkowitym bezruchu, czasem tylko drżąc z powodu zimna bijącego od podłogi. Natomiast wewnątrz głowy uprawiał szaleńczy maraton po wspomnieniach. Ostatnim, co pamiętał, było, jak wracał wieczorem z pracy do swojego mieszkania. Wieczór taki sam jak zwykle. Trasa ta sama co zwykle. Nic nadzwyczajnego. A tu nagle budzi się zamknięty w jakimś lochu. Nie umiał zidentyfikować nikogo, kto mógłby być odpowiedzialny za jego obecne położenie. Z nikim nie miał napięku, nikomu nie podpadł, mało kto w ogóle zwracał na niego uwagę. I tu go olśniło. Przypomniał sobie urywek serialu o seryjnych mordercach, którzy celowo wybierali sobie na ofiary osoby, których zniknięcie długo pozostanie niezauważone. Poczuł, że aż ciarki przeszły mu po plecach. Tak, to było prawdopodobne. Jakiś zwyrol czaił się na niego i gdy tylko dostrzegł dogodną okazję, uprowadził go i zamknął w swojej piwnicy. Aż bał się pomyśleć, co z nim będzie dalej. Nie chciał tu zdechnąć. Nie chciał być obiektem tortur dla jakiegoś psychopaty. Nie. Musi się stąd wydostać. Nie ma opcji, żeby tu zginąć. Nie wiedział, skąd pochodziła fala determinacji, która zalała jego obolałe ciało. Rzucił się na drzwi i z zegarmistrzowską precyzją zaczął badać każdy ich zakamarek. W końcu natrafił palcami na coś podejrzanego. Tuż obok zimnej stalowej framugi znajdował się jeszcze jeden metalowy element. Nie stanowił jednak części drzwi.
Wytężył wzrok i skupił się najmocniej, jak tylko mógł. Wodził dłońmi po dziwnej, prostokątnej wypustce, próbując zrozumieć, czym ona jest. Gdy badał jej dolną krawędź, poczuł niewielki otwór pomiędzy nią a betonowym murem. Wetknął w niego mały palec i spróbował podważyć element. Usłyszał zgrzyt i dźwięk sypiącego się na posadzkę tynku. Udało się. Blaszka okazała się być maskownicą, która bez trudu dała się zdjąć, odsłaniając małą dziurę w ścianie. Poczuł, jak serce zabiło mu szybciej. Wyrzucił kawałek metalu na podłogę i ostrożnie spróbował włożyć rękę do środka. Dziurka okazała się na tyle ciasna, że dał radę wsadzić do niej ledwo 3 palce. Krążył nimi po omacku w pustej przestrzeni, gdy nagle musnął opuszkiem jakiś obiekt. Ten jednak pod wpływem jego dotyku od razu nieco się przesunął. Czy to jest zamek magnetyczny? Otworzył szerzej oczy ze zdziwienia. Poszperał jeszcze przez chwilę i udało mu się złapać ponownie za dziwną część. Tak, okazała się być przewodem elektrycznym. Okej. To muszą być jeszcze 2. Jako absolwent technikum elektronicznego miał pewne pojęcie o napędzanych prądem urządzeniach. Wiedział, że tego typu zamki potrzebują stałego dostępu zasilania. Bez niego stają się bezużyteczne. Udało mu się w końcu wymacać pozostałe przewody. Westchnął i z całych sił pociągnął palcami zawiązkę, która bez trudu ustąpiła. Wiedział, że teraz wszystko w rękach Boga. Teoretycznie zamek powinien być zaprojektowany tak, by po utracie zasilania otworzyć zapadkę, by w przypadku awarii prądu nikogo nie uwięzić w pomieszczeniu. Jednak nie był pewny, czy monter nie przestawił mechanizmu i ten zamiast się otworzyć, zatrzaśnie się na dobre. Wstrzymał oddech, oczekując w napięciu. Przez dłuższą chwilę nic się nie działo. Aż nagle usłyszał ciche szczęknięcie. Przyłożył drżącą dłoń do metalowych drzwi i pchnął je mocno. Myślał, że głowa mu eksploduje, gdy do pomieszczenia bez ostrzeżenia wdarło się oślepiające światło. Uniósł ręce i skulił się, by choć trochę osłonić łzawiące oczy. Mimo niedogodności udało się. Był wolny. Kołysząc się na słabych nogach i podpierając o ścieżnicę, wyszedł z pomieszczenia na korytarz. Ej, patrzcie, tam ktoś jest! Krzyknęła Ewelina, wskazując na słaniającego się na nogach chłopaka, który pojawił się na drugim końcu długiego korytarza. Towarzysząca jej trójka osób od razu odwróciła wzrok. Ja pierdolę, jeszcze jeden? Zdziwił się 2-metrowy chłopak o posturze niedźwiedzia i zaczął biec w jego stronę. Cała grupa ruszyła pędem za nim. Adam odwrócił wzrok, słysząc krzyki i tupot po swojej prawej. Gdy zobaczył bandę ludzi biegnącą w jego kierunku, niewiele myśląc, rzucił się do ucieczki. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że jego nogi nie są gotowe na taki wysiłek. Zrobił ledwo kilka kroków i nim się zorientował, już leżał na ziemi. Jednak nie dał za wygraną. Wiedział, że nie może pozwolić, by ci psychopaci go dopadli. Resztkami sił wsparł się na łokciach i zaczął się czołgać przed siebie. Nagle poczuł, że coś ciągnie go za kołnierz kurtki. Czekaj, spokojnie. Nic ci nie jest? Dobiegł go kobiecy głos. Ten jednak był w takim amoku, że od razu przewrócił się na plecy i machnął ręką na oślep z całych sił. Trafił. Blond włosa dziewczyna, która się nad nim pochylała, otrzymała solidny cios wierzchem dłoni prosto w policzek. Od razu odskoczyła od Adama, trzymając się za twarz. Zostawcie mnie! Zostawcie mnie, psychole, pomocy! Spokój, kurwa!
Huknął wielki chłopak i bez pardonu unieruchomił Adama, stawiając mu ciężki but na klatce piersiowej. Wyluzuj, gościu. My ci nic nie zrobimy. Adam wierzgał jeszcze kilka chwil, nim opadł na plecy wyczerpany. Pokaż to. Mocno cię walnął? Zapytała Ada, dziewczyna o aparycji ortodoksyjnej gotki, oglądając twarz koleżanki. Nie, jest okej. Zaskoczył mnie tylko. Nie spodziewałam się takiej reakcji. Już? Uspokoiłeś się? Jestem dzik. Potężny chłopak wyciągnął rękę do Adama. Ten, nie bardzo wiedząc, co ma zrobić, ujął ją w słabym uścisku. Nim się zorientował, poczuł, że unosi się do góry i staje na nogach. No, a teraz idź i przeproś koleżankę. Kim wy jesteście? I dlaczego mnie tu zamknęliście? Adam najpierw spojrzał na dzika. Gościa o posturze niedźwiedzia, który z wyglądu przypominał stereotypowego bramkarza z dyskoteki. Później zerknął na trzymającą się za policzek Ewelinę. Śliczną blondynkę o prostych włosach. Obok niej stała Ada, która wydawała się jej być totalnym przeciwieństwem. Była blada jak ściana. Czarne jak noc włosy spływały jej na ramiona. A liczne tatuaże i ostry makijaż wyrażał jej upodobanie do mrocznych klimatów. Ostatnią osobą był milczący do tej pory chłopak ubrany w wygniecioną polówkę w paski i robocze spodnie rodem z budowy. My? Zostaliśmy porwani. Jestem Wasyl. Ja przepraszam. Mam na imię Adam. Myślałem, że to wy mnie porwaliście. Spoko. W tych okolicznościach zapomnijmy o tym incydencie. Odparła Ewelina zadziornie. Normalnie nie byłaby taka pobłażliwa, jednak rozumiała poniekąd, w jakiej sytuacji znalazł się ich nowy towarzysz. Kiedy się obudziłeś? Chwilę temu. Wracałem wczoraj z pracy do domu i nagle jestem tutaj. Byłem zamknięty w tamtej klitce. Co tu się dzieje? Gdzie my jesteśmy? W dupie. Nie tylko ty obudziłeś się w podobnych okolicznościach. Każdy z nas był gdzieś zamknięty. Przysięgam, że jak dorwę tego psychola, co nas tak urządził, to mu nogi z dupy powyrywam. Czyli co? Ktoś nas wszystkich porwał? Ale po co? Nie wiemy. Ale wydaje nam się, że ktokolwiek to jest, postanowił zrobić sobie z nas szczury w labiryncie. Zanim na ciebie wpadliśmy, chodziliśmy dobrą godzinę po tym, nie wiem, budynku. Są tu różne sale, a każda z nich wygląda inaczej. Do tego masa zamkniętych drzwi. Założę się, że ma tu też pewnie poukrywane kamery i nas obserwuje, waląc sobie konia. Pieprzony psychol. Boże, ale czemu? Sremu! Gówno mnie obchodzi, czemu komuś się nasrało we łbie. Chcę go znaleźć, spuścić w pierdol, a potem iść na trening. Dzik wziął głęboki oddech i dodał po chwili. Dziś robię nogi. Adam miał w głowie tysiące myśli, mieszających się z setkami emocji. Czuł bezsilność, strach, panikę, które na krótkie chwile przykrywały poczucie ulgi. Cieszył się, że mimo wszystko nie jest tutaj sam. Nagle wszyscy zdępieli, gdy Ada zakryła usta dłonią, tłumiąc krzyk, i wskazała palcem na coś za ich plecami. Jak na komendę, cała czwórka przekręciła głowy i spojrzała w tym kierunku. Ja pierdolę! Krzyknął stojący najbliżej tego czegoś dzik i cofnął się o krok. Cała grupa obserwowała stojącego góra 20 metrów od nich, jakim się wydawało mężczyznę. Był ogromny. Jego ciemne, tłuste włosy lepiły mu się do twarzy, szczelnie ją zakrywając.
a długi, szary płaszcz spływał niemal do kostek. Jednak apogeum przerażenia wywarł widok sterczącej z rękawa piły mechanicznej. Mężczyzna powoli kołysał głową z lewej na prawą, wpatrując się w nich. Nic przy tym nie mówił, ani nie wydawał żadnego innego dźwięku, co sprawiało, że wydawał się być jeszcze bardziej upiorny. Kurwa, boję się, wyszeptała szlochająca Ada. Nim ktokolwiek zdążył zareagować, tajemniczy jegomość uniósł rękę i wymierzył w nich piłą. Rękaw odsunął się nieco i wszyscy mogli zobaczyć, jak mechaniczny silnik jest wszczepiony na stałe w jego kończynę. Tego było już za wiele. Ada osunęła się na nogach, mdlejąc. Upadłaby na ziemię, gdyby nie refleks Wasyla. Ewelina zaczęła coraz szybciej się cofać, a razem z nią Adam. Tylko dzik w swojej ogładzie był na tyle subtelny, żeby krzyknąć jeszcze na całe gardło. Spierdalamy! Rzucili się pędem do ucieczki, ile sił w nogach. Było im wszystko jedno dokąd, byle z dala od przerażającego monstrum. Adam zerknął przez ramię i zobaczył akurat, jak potwór łapie za linkę przymocowaną do silnika i jednym ruchem wprawia w ruch piekielne urządzenie. Więcej już nie chciał widzieć. Był pewny, że zaraz ruszy za nimi w pogoń. Niewiele myśląc przyspieszył, mijając Wasyla holującego na barku półprzytomną Adę. Szybko, tędy! Krzyknęła do nich Ewelina, która znalazła się na szpicy. Stała na rozwidleniu i wskazywała, że mają biec w prawo. Adam nie miał czasu, by rozmyślać nad obraniem kierunku. Zaufał, że dziewczyna wie, dokąd ich prowadzi, posłusznie pobiegł za nią. Po chwili był w kolejnym, najeżonym drzwiami korytarzu. Nie skupiał się jednak na tym, co mijał. Jego jedynym zadaniem było wpatrywać się w burzę jasnych włosów, kołyszącą się kilka metrów przed nim. Jednocześnie bardzo starał się skupić na tyle, by stępić dochodzący zza jego pleców odgłos ryczącego silnika. Korytarz zakręcał, jednak zamiast biec wzdłuż niego, Ewelina wpadła z impetem w dwuskrzydłowe, metalowe drzwi na zakręcie. Te ustąpiły bez sprzeciwu, otwierając przed nimi dostęp do pomieszczenia przypominającego opuszczoną od lat stołówkę zakładową. Adam, który znalazł się w środku zaraz po niej, od razu zlustrował je całe w poszukiwaniu dalszej drogi ucieczki. Stąd nie ma wyjścia! Krzyknął do dziewczyny, gdy Wasyl, niosący Adę, dołączył do nich. Ewelina puściła jego słowa mimo uszu i szybko zamknęła za nimi drzwi. Pomóż mi je zabarykadować! Zarządziła, patrząc na osłupiałego Adama. A dzik poradzi sobie. Wasyl ułożył nieprzytomną dziewczynę na podłodze i złapał za stolik, który od razu pchnął w stronę wejścia. Mimo że Adamowi nie podobała się wizja zostawiania osiłka samego, też zabrał się za zarzucanie drzwi wszystkim, co tylko się do tego nadawało. Po kilku chwilach cała trójka stała w napięciu, ciężko dysząc i wpatrując się w stalowe wrota. Co teraz? Nie wiem, improwizuję! Odparła Ewelina, nie odwracając wzroku od wejścia. Chłopak już chciał coś powiedzieć, gdy w niewielkim, okrągłym oknie zauważył jakiś ruch. Nagle cała trójka zobaczyła, jak zakrwawiona dłoń uderza w szybę, rozsmarowując na niej pokaźną ilość posoki. Aż krzyknęli i cofnęli się. To ja! Kurwa, wpuśćcie mnie, on tu idzie! Barykada okazała się solidna, bo mimo potężnych uderzeń siłacza nawet nie drgnęła. Widząc to, Adam ruszył, by odsunąć zaporę i wpuścić rannego towarzysza. Ani mi się wasz! Jeśli on tu wejdzie, to ten psychol też! Słuchaj, musisz uciekać! Nie zdążymy odblokować wejścia, biegnij tam! Wskazała palcem w dalszą część korytarza.
Mina chłopaka zdradzała, że w panice już średnio rozumiał. Jednak przytaknął i posłusznie pobiegł we wskazanym kierunku. Minęło 15 minut, odkąd dzik zniknął w mroku korytarza. Od tego czasu nie wydarzyło się nic. Cała trójka nieco się uspokoiła. Wasyl podszedł do wciąż nieprzytomnej Ady i próbował ją ocucić, podczas gdy między Eweliną i Adamem wywiązała się dyskusja. Co ty zrobiłaś? To, co musiałam. Przecież mogliśmy go wpuścić. A z nim tego psychola? Nie. Ja nie mam zamiaru zginąć z rąk psychopaty z piłą mechaniczną zamiast ręki. Był za wolny. Musi teraz radzić sobie sam. Koniec dyskusji. Pomóż mi lepiej szukać wyjścia. Rzuciła Ewelina, mijając go i szturchając barkiem. Świetnie. Czyli mamy samicę alfa. Jednak nie mógł nie przyznać jej racji. Jakkolwiek nie odrzucałaby go jej postawa, dziewczyna bądź co bądź wyprowadziła ich z opresji. Dzięki Bogu cała czwórka wyszła z tego niebezpiecznego spotkania praktycznie nietknięta. Adzie powoli wracały zmysły. Była już w stanie usiąść i przyswoić relacje z wydarzeń, które przespała. Co z dzikiem? Zapytała, widząc, że nie ma go z nimi w pomieszczeniu. Został w tyle. Wstawaj i pomóż nam szukać wyjścia. Mruknęła przechodząca obok Ewelina. Cała czwórka zaczęła w ciszy badać stołówkę, w której się znaleźli. Pomieszczenie miało oczywiście kilkoro drzwi, których początkowo Adam nie zauważył, jednak każde z nich było szczelnie zamknięte. Po dokładnym zbadaniu Wasyl uznał, że zostały skrupulatnie zaspawane i bez poważnych narzędzi nie uda im się ich sforsować. Uwagę Adama przykuły natomiast dziwne, metalowe płyty, zamocowane na siłownikach elektrycznych na dwóch przeciwległych ścianach sali. Jak myślicie? Do czego to mogło służyć? Może to jakiś syp? Rzucił Wasyl pierwszą myśl, która przyszła mu do głowy. Syp? Taki na śmieci? Dziwne, żeby takie coś było w stołówce. To już prędzej kuchnia mogłaby go mieć. To nie wiem. Może to jakiś szyb wentylacyjny? Tak, to się mogło zgadzać. Płyta była na tyle duża, żeby zakryć kryjący się pod nią ewentualny lufcik. Jednocześnie na tyle mała, żeby żaden człowiek nie mógł się w niego wcisnąć. Wasyl, a czy taka wentylacja nie powinna być przypadkiem pod sufitem? No, niby powinna, ale jak masz wyciąg grawitacyjny, to musisz mieć jeden wlot u dołu pomieszczenia, a drugi u góry. Wtedy powietrze siłą rzeczy zostaje... Urwał nagle i spojrzał nad siebie. To samo zrobił Adam. Chyba znaleźliśmy wyjście, powiedział na widok szerokiej, okrągłej rury wystającej z sufitu nad samym środkiem pomieszczenia. A jak niby mamy się tam dostać? Mamy pofrunąć? Zapytała Ada, rozkładając bezradnie ręce. Spokojnie, nie wszystko naraz, mała. Cel już mamy. Teraz trzeba dobrać odpowiednie narzędzia. Uniósł krzesło i ustawił jedno na drugim. Te wpasowało się w nie idealnie i wsunęło w zmyślnie zaprojektowane prowadnice. No tak, to jak krzesła w szkole. Można z nich zbudować wieżę. Dokładnie. To stara komunistyczna produkcja. Pomóżcie mi, może uda się zbudować wystarczająco wysoki podest, żeby się tam wdrapać. Kilka chwil zajęło im zebranie wszystkich krzeseł ze stołówki i ustawienie z nich wieży. Ta jednak nie sięgała nawet do 3/4 założonej wysokości. Co teraz? Zapytała Ada, widząc, że brakujące krzesła stanowią element barykady przy drzwiach. Musimy chyba zabrać także te. Odparł Wasyl, choć wydawał się mocno niezadowolony z tego faktu. No chyba zwariowałeś. A jak przyjdzie ten koleś z piłą? On ma rację. Teraz podest jest za niski.
powiedziała Ewelina. Słuchajcie, zrobimy to szybko. Raz, dwa, dostawiamy brakujące krzesła. Wasyl jest najwyższy, to pomożemy mu się tam dostać. Potem wciągnie nas jedno po drugim i wszyscy wejdziemy do tej rury. Świetnie. Ukryje nas znowu do najcięższej roboty. Nie to miałem na myśli. Dobra, żartuję przecież. Zróbmy tak. To dobry plan. Dobra, wszyscy gotowi? Zapytała Ewelina, ustawiając się przy barykadzie. Raz, dwa, trzy! Jak szaleni złapali tyle krzeseł, ile tylko dali radę unieść i rzucili się pędem do stojącego przy prowizorycznej drabinie Wasyla. Ten zwinnymi ruchami łapał jedno po drugim i zarzucał na szczyt konstrukcji. Dobra, wystarczy. Z reszty ustawimy schodek. Dziewczyny pomogły mu zbudować element pośredni w konstrukcji, a w tym czasie Adam zajął miejsce z tyłu niestabilnego podestu, by zgodnie z planem asekurować go, gdy Wasyl spróbuje się wdrapać. Wszyscy nerwowo zerkali przez ramię w kierunku drzwi. Wchodzę. Mruknął chłopak i wdrapał się na pierwszy stopień. Nikt nie spodziewał się, że jest taki zwinny. Mimo tego, że konstrukcja groziła zawaleniem, ten zręcznie balansował ciałem, utrzymując ją w pionie. Po kilku sekundach akrobacji stał już na samej górze. I co? Jest spoko. Pół metra wyżej jest od noga. Będzie można się nią spokojnie czołgać. Pójdę przodem. Wyrwała się Ewelina, wchodząc na schodek z krzeseł. Gdy na konstrukcję wspinała się druga osoba, nie było już tak łatwo jej utrzymać. Adam z całych sił napierał ramionami to z lewej, to z prawej strony, licząc, że szczęście im dopisze i stare meble nie runą z hukiem na podłogę. Ewelina przy pomocy Wasyla wspięła się na sam szczyt i podsadzona przez niego zniknęła wewnątrz komina wentylacyjnego. Dobra, teraz Ada. Rzucił Wasyl, wyciągając rękę, gdy nagle usłyszeli szczęk metalu. Wszyscy rozejrzeli się nerwowo w poszukiwaniu źródła dźwięku. Początkowo nie potrafili stwierdzić, co go wydało. Dopiero po chwili Adam spostrzegł, że metalowe siłowniki dziwnych płyt przy ścianach zostały uruchomione. Szybko! Tu się coś otwiera! Ponaglił Adę, która znowu wpadła w panikę. Łzy ciekły jej z oczu, a ona sama stała jak zmrożona, lekko dygocąc. Puśćcie, Ada! Ponaglił ją Adam, wciąż trzymający konstrukcję. Ta w odpowiedzi pokręciła tylko przecząco głową. Wtedy ich uszu dobiegło spotęgowane metalicznym echem charczenie. Siłowniki osiągnęły swój cel, odsłaniając ukryte w ścianach duże dziury. Nie były to, jak zakładał Wasyl, otwory wentylacyjne. Bardziej przypominały wykute niechlujnie przejścia do sąsiadujących pomieszczeń. O kurwa! Syknął Adam, widząc wyłaniającą się z mroku sylwetkę. Na pierwszy rzut oka przypominała rosłego psa. Jednak gdy tylko zwierzę znalazło się w zasięgu świetlówek, okazało się, że istotą wyjętą z najmroczniejszych horrorów. Jej ciało wyglądało, jakby za życia potrąciła je ciężarówka. Tydzień gniło w przydrożnym rowie, a na koniec jeszcze ktoś oblał je benzyną i podpalił. Co gorsza, bestia miała nienaturalne, jak na znane Adamowi gatunki psów, mięśnie, a z jej pyska najeżonego ostrymi zębami ciekła piana. Ada stała naprzeciwko przerażającej istoty, nie mogąc się ruszyć. Całe jej ciało było sparaliżowane, a uwięziony w nim umysł rozpaczliwie krzyczał: uciekaj! Ta jednak ani drgnęła. Potworna istota podeszła do niej na odległość 2 metrów, warcząc przy tym i poszczekując ochryple. Adam już chciał skoczyć do Ady i na siłę wepchnąć ją na podest. Jednak nim zdołał wykonać jakiś ruch,
Zupełnie niespodziewanie dziewczyna runęła na ziemię. Ja pierdolę! Syknął z góry Wasyl, widząc jak druga, podobnie szpetna istota wykorzystała sytuację i zaatakowała dziewczynę od tyłu. Bez wahania wbiła kły w jej szyję, a dźwięk łamanego od niebotycznego ścisku kręgosłupa poniósł się echem po pomieszczeniu. Wasyl tylko zakrył usta przerażony. Pierwsza bestia nie czekała ani chwili. Dołączyła niemal od razu do rozszarpywania wciąż jakimś cudem żywej jeszcze dziewczyny. Adam nie mógł na to patrzeć. Zebrał w sobie resztki odwagi i jednym szybkim ruchem wskoczył na podest, a następnie złapał wciąż wyciągniętą rękę Wasyla. Ten od razu otrzeźwiał i nie zwlekając zaczął go wciągać. Konstrukcja z krzeseł zaczęła trzeszczeć i niebezpiecznie kolebać się na boki. Chłopaki wiedzieli, że teraz to już wóz albo przewóz. Gdy Adam tylko postawił stopę na siedzisku najwyższego krzesła, od razu odbił się nurkując do rury ponad sobą. Było tam ciasno, ciemno i śmierdziało stęchlizną. Jednak było to najmniejsze z jego zmartwień. Od razu sięgnął ręką w dół i jak się okazało, zrobił to w ostatnim momencie. Wasyl zdążył jeszcze go złapać, nim cała chwiejna wieża pod nim runęła na podłogę. Potworne psy aż podskoczyły, słysząc huk, który rozlał się po pomieszczeniu. Na moment instynkt samozachowawczy wygrał z ich nieposkromionym głodem. Wtedy też spostrzegły dędającego pod sufitem Wasyla. Stary, wciągnij mnie! Adam robił co mógł, jednak nigdy nie był atletą. Nie był w stanie podnieść go na tyle wysoko, żeby ten mógł złapać się krawędzi płaskiej od nogi szybu i wciągnąć się do niego. Ewelina! Ewelina, gdzie jesteś? Pomóż mi! Leżąc na brzuchu, zapierając się jedną ręką o sufit ciasnego tunelu, drugą ciągnął kolegę z całych sił. Jedna z bestii zajęła miejsce dokładnie pod dędającym Wasylem i płynnym susem wystrzeliła do góry. Normalnie żaden pies nie byłby w stanie doskoczyć tak wysoko, jednak te nie były normalne. Silne szczęki kłapnęły dosłownie kilka centymetrów od jego buta. Adam wiedział, że nie da rady go tak wciągnąć, ale nie mógł postąpić jak Ewelina z dzikiem. Nie wyobrażał sobie, że może tak po prostu puścić chłopaka, by jakieś demoniczne kundle rozszarpały go jak przerażoną Adę. Musiał coś zrobić, nawet jeśli wiązało się to z zaryzykowaniem własnego życia. Wysunął się nieco, jednocześnie przestając asekurować się ręką zapartą o sufit. Zanurkował w głąb rury i chwycił mocno nadgarstek Wasyla. Teraz, gdy trzymał go w obu dłoniach, było mu łatwiej ugiąć przedramiona. Już wydawało się, że zaraz chłopak będzie w stanie złapać się krawędzi i samemu wciągnąć do tunelu, gdy nagle stał się dwa razy cięższy. Adam początkowo nie wiedział, co się dzieje. Jego ciało, przyczepione do Wasyla, zaczęło się wysuwać z komina, ciągnięte w dół niebotyczną wagą chłopaka. Dopiero po jego twarzy zrozumiał, co się wydarzyło. Wykrzywiona grymasem bólu mina mogła oznaczać tylko jedno. Jakieś 2 metry niżej, do jego stopy, przyczepiony wisiał potworny ogar. Wasyl nie był w stanie dłużej trzymać tego w sobie. Otworzył usta i wydał z siebie dziki, przepełniony bólem krzyk. Z każdą sekundą Adam wysuwał się coraz bardziej. Była to tylko kwestia kilku chwil, nim runie z nim w dół do stołówki. Lecz wtedy z odsieczą przyszła Ewelina, łapiąc Adama za kostki, ciągnąc w głąb tunelu. Ta kooperacja kupiła dość czasu, by Ukrainiec pozbył się przyczepionego do jego nogi potwora i od razu zaczął wciągać się do szybu. Ach,
kurwa! Jak boli! Syczał, gdy już leżał bezpiecznie wewnątrz metalowej tuby wentylacyjnej. Co tam się stało? Gdzie jest Ada? Nie dała rady. Gdy ty byłaś już w środku, te boczne, dziwne małe klapy się otworzyły, a z nich wyszły jakieś zmutowane, nie wiem, kurwa, psy zombie? Co? Dziewczyna nie dowierzała. Jajco! A myślisz, że co mi tak rozjebało nogę? Nie wierzysz, to popatrz sobie, jak te skurwiele wpierdalają Adę, o! Cofnął się, przytulając się mocniej do bocznej ściany. Ewelina jednak nie kwapiła się, by na własne oczy to zobaczyć. To jakiś pierdolony koszmar. Nie ma czasu. Wasyl, dasz radę iść? Musimy się stąd wydostać. Ten w odpowiedzi tylko zacisnął zęby i przytaknął. Cieszył się jedynie, że zamiast iść i tak przez najbliższy odcinek będą musieli się czołgać, co jeszcze przez moment nie czyniło go najsłabszym ogniwem. Czołgali się w milczeniu, jedno za drugim. Tylko Ukrainiec co chwilę wydawał z siebie ciche syknięcie, gdy poszarpana noga za bardzo otarła się o metalową ścianę. Byłoby zupełnie ciemno, gdyby nie regularne prześwity i pęknięcia w strukturze tunelu. Im dalej brnęli, tym częściej zdawali się czuć powiew świeżego powietrza. Nikt tego nie komentował, ale mieli nadzieję, że znaleźli się poza budynkiem i niewiele dzieli ich od wyjścia z tego koszmaru. Kurwa, tu jest jakaś przeszkoda. To chyba jakiś wiatrak. Nie wiem, czy się przeciśniemy, powiedziała Ewelina, wytężając wzrok. Ja pierdolę. To turbina. Pewnie miała wyciągać powietrze. Kręci się? Nie, tylko lekko porusza w lewo i w prawo. Chociaż tyle. Dobra, sprawdź, czy się przyciśniesz. Dziewczyna podpełzła bliżej czteroskrzydłowego wiatraka. Jego krawędzie były całe pokryte rdzą, a przy tym ostre jak brzytwa. Delikatnie ujęła za jedno z nich i ustawiła je tak, by miała jak największy prześwit do przejścia. Następnie przekręciła się na plecy i powolnymi ruchami zaczęła się przeciskać. I jak? Da radę. Jest ciasno, ale chyba dacie radę. Chyba? No, jak się zmieściłam, tak? To wy chyba też. Po chwili przyszła kolej na Adama. Poprawił ustawienie skrzydeł wiatraka i zajął taką samą pozycję jak towarzyszka. Powoli, pracując barkami, pokonywał kolejne centymetry, czując ogromny dyskomfort. Sama rura, którą pokonywali, już wywoływała w nim klaustrofobiczne doznania. A fakt, że właśnie z obu stron otaczają go ostre brzytwy, które mogłyby bez trudu przeciąć go na pół, nie dodawał mu otuchy. Całe szczęście, że urządzenie wyglądało na niesprawne. Gdy był już po drugiej stronie, przekręcił się z powrotem na brzuch i zrobił miejsce dla ostatniego z nich. Dobra, dasz radę, chłopie! Rzucił w stronę Wasyla. Jemu z kolei szło dość opornie. Każdy ruch sprawiał, że ból w nodze eksplodował z nową siłą. Ta pozycja była dużo bardziej wyczerpująca niż pełzanie na brzuchu. Korzystając z chwili wytchnienia, mógł przyjrzeć się teraz turbinie z drugiej strony. Przypominała swoją konstrukcją wentylator do komputera. Wirnik zamontowany był na magnetycznym łożysku, a całość trzymała się na przebiegającej po obu jego stronach poprzeczce, wspawanej do ściany rury. Jednak coś mu nie pasowało. Zauważył jakiś odstający od ogólnego wyglądu element. Gdy przyjrzał mu się dokładniej, zamarł. Wasyl, pospiesz się! Wyszeptał z przerażeniem, zdając sobie sprawę, że przewody sterujące silnikiem turbiny są nowe. No już! Co cię na... Nie dokończył zdania. Krew obryzgała cały tunel oraz twarz Adama, gdy wiatrak bez ostrzeżenia ruszył na pełnych obrotach, przecinając Wasyla na pół. Ukrainiec przez moment jeszcze patrzył trzeźwo na niego, a w oczach malowało mu się zaskoczenie.
Mózg potrzebował kilku sekund, by zrozumieć, że właśnie umarł. Adam krzyknął w panice jak opętany. Zaczął ścierać z twarzy ciepłą posokę, jednocześnie miotając się bezładnie. Nie krzyczał tylko wtedy, gdy jego żołądkiem targała fala torsji. Ewelina złapała Adama za kołnierz i powlokła za sobą jak worek ziemniaków. Już? Opanowałeś się? Możemy iść dalej? Gdzie ty chcesz iść? On nie żyje. Ada też. Co tu się odpierdala? Dziewczyna tylko uniosła brew z politowaniem, przekręcając się tak, by móc wymierzyć mu siarczysty policzek. Weź się w garść, chłopie. Nie jęcz mi tu. Ja nie mam zamiaru tu zdechnąć. Idę dalej. A ty jak chcesz, możesz iść ze mną, albo zostać i płakać. To go nieco otrzeźwiło. Determinacja i pewność siebie dziewczyny dodawała mu otuchy. Szybko otarł załzawione oczy i przytaknął ruchem głowy. Chwilę później czołgał się już o własnych siłach, przemierzając kolejne metry tunelu. Tu jest jakaś klapa. Spróbuję ją otworzyć. Przekręciła się na plecy i z całych sił naparła ramionami na coś w rodzaju półokrągłych drzwi. Początkowo nic się nie stało. Jednak po drugim i trzecim ruchu zawiasy zaczęły trzeszczeć, a do wnętrza komina wdarł się strumień świeżego powietrza. Dziewczyna z całych sił kopnęła w klapę, która otworzyła się z takim impetem, że aż uderzyła o zewnętrzną część rury. Niewiele myśląc, Ewelina zaczęła wdrapywać się w powstałe wyjście. Adam poczuł ulgę, gdy chłodne powietrze omiotło jego spoconą twarz. W jego sercu na nowo zapłonął płomyk nadziei na to, że może jednak uda im się wyślizgnąć z tego w jednym kawałku. Szybko doczołgał się do dziury i zaczął wychodzić na zewnątrz. Tak szybko jak nadzieja się pojawiła, tak samo szybko zniknęła, gdy uświadomił sobie, że znajduje się na śliskiej, mokrej od deszczu rurze, biegnącej dobre kilkanaście metrów nad ziemią. Rozejrzał się dookoła. Silne podmuchy wiatru sprawiały, że musiał mrużyć oczy, ale mimo to mógł ocenić, że znajdują się na terenie dawno opuszczonej fabryki. Z deszczu podrynne! Wysapał, klęcząc na czworakach, z trudem łapiąc równowagę. Ewelina była już kilka metrów przed nim, zmierzając w stronę budynku, do którego przyczepiony był tunel wentylacyjny. Poczekaj! Wracajmy do środka, będzie bezpieczniej! Tak przynajmniej myślał, widząc, że koniec końców i tak zmierzają do kilkupiętrowego biurowca. W odpowiedzi Ewelina zatrzymała się na moment, jednak po chwili ruszyła dalej, puszczając mimo uszu argumenty chłopaka. Zwinnie na czworakach przemierzała kolejne metry, zbliżając się do budynku. Adam ruszył za nią, jednak nie szło mu tak gładko. Walczył ze sobą o zrobienie każdego kolejnego kroku. Czuł, że w każdej chwili może się ześlizgnąć i nikt już mu wtedy nie pomoże. Roztrzaska się o beton pod nimi. Próbując nie patrzeć w dół, skupił wzrok na zabudowaniu przed sobą. Było ciężko, ale otuchy dodawał mu widok czekającej pod ścianą budynku dziewczyny. Jeśli jej się udało, to on też ma szansę. Ewelina stała pewnie na obu nogach, jedynie podtrzymując się ręką szczebla wystającego z muru drabiny. Mimo silnych podmuchów wiatru, Adamowi udało się w końcu do niej dołączyć, choć nie było łatwo i w środku cały dygotał ze strachu. Musimy wejść na dach, powiedziała i nie czekając na niego zaczęła wspinać się po drabinie. Czekaj, ale po co na dach? Adam nie widział w tym sensu. Wystarczyłoby wybić szybę i wejść na piętro budynku, jednak ta gnała już ile sił w górę. Niewiele myśląc, podążył za nią ślepo. Wspinaczka po drabinie była najlżejszą z aktywności, którą przyszło mu podjąć w ciągu ostatnich minut. Miał chwilę, żeby pozbierać do kupy skołatane myśli i wydarzenia, których był świadkiem.
pokonując kolejne metry i zbliżając się coraz bliżej celu, zaczynał wyciągać bardzo niepokojące wnioski. Gdy stanął obiema stopami na pokrytym papą dachu, Ewelina podchodziła właśnie do niewielkiego budynku na jego środku, który stanowił wejście do, jak mu się wydawało, klatki schodowej. Jednak Adam tym razem nie podążył za nią. Nie miał zamiaru ruszać się z miejsca, dopóki nie wyjaśnią sobie kilku kwestii. To byłaś ty. To od samego początku byłaś ty. Ta odwróciła się powoli, a na jej twarzy pojawił się szyderczy uśmiech. Brawo. Jak na to wpadłeś, Sherlocku? Dobrze wiedziałaś, dokąd uciekać, gdy pojawił się gość z piłą. Zupełnie jakbyś znała ten opuszczony kompleks. Wiedziałaś, co robisz, prowadząc nas do tej świetlicy. Proszę cię. I to twój jedyny argument? Przypadek. Improwizowałam. No dalej. Stać cię na więcej. Celowo pozbyłaś się dzika, wysyłając go na pewną śmierć. Ta, jasne. Był za wolny. Nie zdążył uciec, jego strata. Widziałem, jak kręcisz się przy podejście. Wiedziałaś, że puścimy was przodem. Chciałaś wyjść pierwsza, zanim pojawią się psy. No, to już lepiej. Ale to też mógł być przypadek. Masz rację. To mogło być zajebiście dużo przypadków. Ale nie to, że od samego początku prowadzisz nas jak po sznurku. Zupełnie nie poruszyła cię masakra, która się tu odpierdala. Przecież tylko naprzód, bo wiesz, gdzie mieliśmy się znaleźć. Zupełnie jakbyś to wszystko zaplanowała. No, cóż mam ci powiedzieć? Od początku stawiałam na ciebie. Coś mi mówiło, że w tym herlawym ciele znajduje się bystry umysł. Przyłożyła rękę do ściany i na oślep wymacała niewielkie zgłębienie. Nim Adam się zorientował, ta wyjęła z niego ukryty pistolet i wymierzyła w niego. Aż szkoda będzie, że musisz odpaść. Mogłeś wygrać tę edycję, wiesz? Edycję? Jaką kurwa edycję? Co ty pierdolisz? Ta w odpowiedzi roześmiała się szyderczo. Tu się pożegnamy, kolego. Pa. Tego Adam nie przewidział. Nie spodziewał się, że dziewczyna sięgnie po pistolet i weźmie go na muszkę. Więc jednak nie wyjdzie z tego żywy. Od początku to przeczuwał. Nie podejrzewał jednak, że dostanie kulkę. Nie mieściło mu się w głowie, że Ewelina była zamieszana w zorganizowanie piekła, które przyszło mu tutaj przeżyć. Zresztą, nie było to już ważne. Za moment mało co już go będzie obchodzić. Rozległ się huk, jednak nie wystrzał z pistoletu, a otwieranych z impetem drzwi. Zaskoczona dziewczyna od razu przekręciła lufę w stronę klatki schodowej. Jednak nim zdążyła wypalić, muskularna ręka zdzieliła ją w głowę tak mocno, że Adamowi zdawało się, że usłyszał chrup od pękającej żuchwy. Broń poszybowała w powietrze, upadając daleko od zszokowanej dziewczyny. Nim ta zdążyła odwrócić wzrok, została złapana za grdykę i uniesiona do góry, jakby zupełnie nic nie ważyła. Dzik, purpurowy na twarzy, zziajany i cały we krwi, niósł ją przed siebie, patrząc jej w oczy z furią. Trzmato! Stary wszystko mi wyśpiewał, zanim skręciłem mu kark. Ty jesteś jakaś kurwa pojebana! Adam chciał coś powiedzieć. Zatrzymać go, ale sam był równie zszokowany co Ewelina, która wbijała paznokcie w muskularne przedramię, próbując wyswobodzić się z uścisku. Tacy jak ty powinni być zamknięci! Siłacz znalazł się z nią na krawędzi dachu. Ta w panice wierzgała, próbując się ratować, jednak nie miała sił. Jej twarz była już cała czerwona od braku powietrza. Idź do piekła, dziwko wściekła.
Dzik poluzował uścisk. Paniczny krzyk rozległ się nagle i urwał tak samo szybko, gdy ciało dziewczyny roztrzaskało się o beton na dole. Ja pierdolę. Zabiłeś ją. Tak. Ale jak to... Jak ty... Byłem na klatce schodowej. Gość od piły mechanicznej wyśpiewał mi wszystko. Ty... Wróciłeś po mnie? Nie schlebiaj sobie. Wróciłem, żeby zajebać tę sukę. Aha. Ale i tak dzięki. Spoko. Chodź, spadamy stąd. Muszę jeszcze dziś zrobić nogi. Drawski pogładził bujnego wąsa, gasząc papierosa przed wejściem do prosektorium. Nie lubił tego miejsca, ale czasami siłą rzeczy musiał się tu stawić. Jedynym pocieszeniem było, że miał szansę spotkać starego kumpla, który miał kreatywne przezwisko Koroner. No nic to. Miejmy to już za sobą. Mruknął i wszedł do środka. Gdy znalazł się w sali, w której w bladym świetle na stalowych stołach leżało 6 przykrytych białych płótnami zwłok, poczuł, że biorą go mdłości. Nagle z sąsiedniego pomieszczenia wyłonił się grubawy, siwy mężczyzna w białym kitlu. O, Dareczku, kopelat, jak żyjesz? Bywało lepiej. A jak u ciebie? Ja po staremu nie narzekam. Jestem już co prawda na emeryturze, ale w takich przypadkach jak ten czasem mnie wzywają. No właśnie, w tej sprawie. Co masz dla mnie? Chłopie, takiego gówna nie widziałem, jak długo żyję. Chodź, sam zobacz. Zacznijmy lekko. Tego tutaj delikwenta przecięło na pół. Po ranach stwierdzam, że mógł to być wypadek. Z tego, co mówili, wlazł do przewodu wentylacyjnego i rozcięła go turbina. Mhm. I rozumiem, to jest najlżejszy przypadek, tak? Tak. Chodź dalej. Tam to się dopiero zaczyna. Dziewczyna. Max 28 lat. Rozszarpana przez dzikie zwierzęta. Koroner odsłonił truchło istoty przypominającej psa. W życiu czegoś takiego nie widziałem. To 2 dobermany, ale naszprycowane sterydami i tak okaleczone, że wyglądają jak zombie. Biedne psiny. Ktokolwiek im to zrobił, miał nasarane we łbie. Boże, nie spodziewałem się, że aż tak. Masz coś jeszcze? Ta dziewczyna została zepchnięta z dachu. Udało mi się ustalić, że wcześniej ktoś złamał jej szczękę i niemal zmiażdżył gardło. Po twojej minie widzę, że cię to nie zaskakuje. No a ten ostatni, to dopiero cudek. Umarł z powodu skręcenia karku, ale patrz na to. Ten gość prawdopodobnie stracił rękę. Debil przebił sobie kikut pomiędzy kością łokciową i promieniową oraz wkręcił sobie to żelastwo na stałe. Rozumiesz? Wkręcił sobie 3-centymetrową śrubę w łapę i łaził z tą piłą. Jakim trzeba być popierdolonym, żeby wpaść na taki pomysł? Że go nie zżarła jakaś gangrena, to ja jestem w szoku. No ale dobra, Dareczku. Opowiedz mi, o co z tym całym gównem chodzi. Umieram z ciekawości. Dobrze wiesz, że nie powinienem. No tak. W biurze mam flaszkę. Kilka chwil później siedzieli już w gabinecie koronera, podczas gdy ten polewał wysokoprocentowy trunek do 2 kieliszków. Ten z piłą zamiast ręki to pewien Rusek. Ponoć pracował w wywiadzie. Później został najemnikiem. Na jednej z akcji stracił dłoń, co trochę utrudniło mu zarabianie na chleb. No tak. Ciężko trzymać karabin w jednej dłoni. Zdrowie. No właśnie. No więc wpadł na jeden z najbardziej porąbanych pomysłów, z jakimi się spotkałem. Razem ze swoją córką, prawdopodobnie to ta, co spadła z dachu, postanowili otworzyć w Darknecie Escape Tube. Że co, kurwa? Mów ty, panie, do mnie po polsku. Ty wiesz, że ja starej daty jestem. Darknet to taka ciemna strona internetu. Całe nielegalne gówno. Narkotyki, pedofilia, takie tam tematy. Więc postanowili, że otworzą sobie tam kanał streamingowy. Znaczy,
że będą prowadzić transmisję na żywo ze swoich igrzysk. Zbudowali jakiś popierdolony labirynt pełen pułapek. Wrzucali tam porwanych ludzi i wszystko nagrywali, transmitując na żywo. Ja pierdolę, kto ogląda takie gówno? Jacyś bogaci psychole z Rosji, Arabii Saudyjskiej, Kuby. Tyle przynajmniej udało nam się do tej pory ustalić. No dobra, ale to co? Nikt się nie pokapował, że ludzie znikają? Ten gość nie był głupi. Dobrze rozplanowywał porwania. Ludzie znikali z całej Polski w niewielkich odstępach czasu. Zazwyczaj były to młode, samotnie mieszkające osoby, które porywali tuż przed rozpoczęciem weekendu. Rzadko ktoś zauważył od razu. Przeważnie rumor zaczynał się, gdy delikwent lub delikwentka nie stawiali się w pracy. Przerażasz mnie, Dareczku. Na drugą nóżkę. Tych ludzi nazywali roboczo szczurami. Natomiast córka tego pojeba miała ksywę przewodniczki. Wchodziła do labiryntu razem z nimi i pilnowała, by wszystko przebiegało zgodnie z zaplanowanym scenariuszem. Pali, nieźle popierdolona rodzinka, co? No, a dobra, te dobermany? Gość kupił, odchował. Kuł je jakimiś sterydami i tyle. Trenował je gorzej niż do walk psów. Znaleźliśmy parę archiwalnych nagrań. Początkowo wyglądały normalnie, dopiero później jeden z nich doznał obrażeń. Okazało się, że jego upiorny wygląd chyba się spodobał, więc psychofamilia postanowiła, że będzie okaleczać psy, żeby spełnić oczekiwania widzów. Wiesz co? Ludzie to jednak potwory. Scenariusz Mateusz Zatwarnicki. Czytał Jakub Rutka.